Film z audiodeskrypcją. Białe tło. Grafika stworzona z nieregularnej sieci czarnych linii. Wśród nich napisy. Fundacja Atelier prezentuje pokolenie Y. Logo Fundacji Atelier. Tymek Bryndal. Niezdolny, ale leniwy. Od 26 września 2020 do 14 października 2020. Fundacja Atelier, ulica Foksal 11, www.atelier.org.pl. Logo Zakochaj się w Warszawie. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Czarne tło. Trzy ujęcia twarzy tego samego mężczyzny. Mężczyzna w okularach, ubrany na biało, porusza ustami. To jest w ogóle mój dyplom licencjacki. To jest chyba ostatni raz, kiedy coś zrobiłem tak stricte o sobie i trochę też jest o tym ta wystawa. To jest taka instalacja, licencjat, więc jakby wiecie, takie trochę, może nie przedszkole, ale jakby dopiero wstęp się. Jakby narracja na akademii jest taka, że ten licencjat jest takim pre wszystkim. To jest jakby pierwsza taka wasza, czyli taka pierwsza indywidualna wystawa. I ja zrobiłem taką pracę trochę, no, która właśnie to jest jedna z tych prac, od której już trochę odpłynąłem w czasie i przestrzeni, ale dalej mam do niej pewien sentyment. Przestronne, przyciemnione pomieszczenie. Trzy ekrany ustawione na czarnych, wąskich podporach. Każdy ekran przedstawia zdjęcie twarzy mężczyzny w okularach ubranego na biało. Na białym tle czarny napis. Mam 23 lata. 2017. Chodziło o to, że ja zrobiłem pracę jakby się o sobie. Były trzy warianty mojej osoby. Jedna była ironiczna, druga była do bólu szczera i była jeszcze jedna, która była naturalna, milcząca. Generalnie to osoba gdzieś tam chora, bo jestem mocno, iluś tam lat już cukrzykiem. Powiem o tej chorobie, a tutaj wiesz, mówię takie rzeczy, które są też szczere, ale gdzieś tam autoironiczne właśnie, typu bardzo lubię macać w sklepie bułki bez torebki i takich rzeczy. To bardzo fajnie szło w tej przestrzennej historii. Każdy element, który pokazujesz, są elementem dzieła sztuki. Każda decyzja musi być bardzo, bardzo przemyślana. To jest świat idealny, że wiecie, czemu kabel jest na wierzchu, a go nie schowa. Cały kształt dzieła ma prawdę fundament. Drugi, trzeci rok zrobiłem taką serię pocztówek autentycznych, drukowanych jak pocztówki. Tutaj śliskie zdjęcie z tyłu, oczywiście miejsce na znaczek, wszystko. Trzy zdjęcia na białym tle. Każde przedstawia charakterystyczną budowlę i napis. Plac Czerwony, czarny napis, Berlin. Piramida. Na pierwszym planie wielbłąd. Na zdjęciu czarny napis. Greetings from Stonehenge. Wieża Eiffla, biały napis, London. Na białym tle, czarny napis. Szkoda, że cię tu nie ma, 2017. To jest ciekawa, śmieszna rzecz. Historia jest taka, że każda praca się zaczyna od gdzieś tam różnego researchu. Po prostu jest jakiś trop, który podejmujesz, badasz, czytasz, wchodzisz w temat. I ja znalazłem tą historię z pierwszą wersją tego fontu Wingdings, która jest WebGins. Szare tło. Trzy białe prostokąty, na każdym czarne powtarzające się symbole. Dobór obrazków, znaczeń był jakiś totalnie przypadkowo straszny. NYC, czyli New York City, to krzyż. W oryginale były trzy teksty, ostał się w zasadzie tylko jeden, czyli tekst piosenki Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Jasne tło. Pojawiają się czarne symbole ułożone w rzędzie. Kiedy gwiazdy łaskał się wieczorem, ja świetlamy razem sąd. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Zawsze trzy, rok, trzy, chłopak, trzy. Dziewczyny. Zapisało dziewczynę. Zdjęcie. W tle szczyty porośniętych zielenią gór. Na pierwszym planie trzy postaci ubrane w mundury harcerskie. Jasne koszule i czarne spodnie.
To taka ładna praca, tak zostaliśmy zaproszeni do takiej dużej imprezy, którą robi Krystian Jankowski w Bolzano. Tam jest taka stara, wielka forteca i on sobie wymyślił, że zaprosi po jednej z pracowni z całej Europy na taki wielki jakby kongres młodzieży, żeby każdy dostał swój mini, wiesz, pawilon w tej fortecy. Junior Biennale trochę zrobił. To był ten czas, kiedy w Polsce się zaczynał bardzo rozlewać po wszystkich dziedzinach życia te takie militarne zajawki. Dzień. Dwóch mężczyzn i kobieta, ubranych w mundury harcerskie, pozują do zdjęcia na lotnisku. Przebraliśmy się za harcerzy polskich. Ja nie wiem, co się stało, ale udało nam się kupić te mundury, czapki. Dzień. Mężczyzna oraz kobieta, ubrani w szare mundury harcerskie, zwijają szary materiał. Na miejscu rozstawiliśmy namiot, w którym był ekran z naszym wideozem z naszej podróży. Dwóch mężczyzn i kobieta, ubrani w stroje harcerskie, przemieszczają się po ulicy. Oraz chusty, które chcieliśmy, żeby każdy z uczestników tego biennale podpisał. Tam było, wiecie, około tam setki studentów z całej Europy. Najlepsze jest to, że wiele osób do końca myślało, że my jesteśmy harcerzami z tego regionu Włoch i mamy im pomóc. Umeblowane pomieszczenie. Dwa ekrany wyświetlające czarną grafikę w kształcie koła na białym tle oświetlają pomieszczenie. W latach 70. NASA wysłała tą serię sond Voyager, na których były przybite takie złote płyty, na których z jednej strony był jakby no ludzkie sylwetki i powiedzmy, że adres w Ziemi, a z drugiej w formie płyty winylowej był zapis około 100 iluś zdjęć, paru 10 plików audio, z takim założeniem, że jeżeli ktoś jest w stanie się z nami kontaktować, to będzie w stanie odczytać tą płytę winylową, zero i jedynkowy zapis. Hiper optymistyczny i super. Myślałem, że fajnie byłoby zrobić taki link do tego yang, żeby wysłać w kosmos coś, co będzie równoważnym sygnałem, który jednak pokazuje ludzką głupotę i cieństwo, jakby te negatywne strony ludzkości. No więc jak się domyślacie, wysłanie czegoś w kosmos nie jest takie łatwe, więc to była tylko taka jazda na symbolikę. Był cały koncept misji kosmicznej, rakieta, która miała przez to polecieć. Seria krótkich filmów. Szybko zmieniające się obrazy. W ramach dyplomu to było akcję, pokazanie tej wideowiadomości. Generalnie musiałem przejrzeć hektogodziny YouTube'a. To jest oryginalny, zresztą muzyka do tego wideo, to podłożył po prostu już na YouTube. Straszna rzecz. To jest wszystko found footage z audio też. I miał tylko nie tyle, co jakby głupotę ludzi grać, to jakby bardziej bizarność po prostu człowieka, jakby, że jest po prostu, wiesz, jest dziwnym, skomplikowanym tworem na ziemi. Szybko zmieniające się zdjęcia. Messenger dwójka, ponieważ skontaktowałem się, dostałem jakby propozycję, żeby kontynuować tą misję, tylko że w tym razie w tym przypadku zrobić to na serio i rzeczywiście wysłać coś w kosmos. W takim duchu, wiecie, raz, że tego fair play wobec obcych, dwa też takiego umieszczenia takiej kapsuły czasu w kosmosie, żeby przy ewentualnej na przykład zakładzie Ziemi, żeby ktoś może kiedyś odkrył ten pakunek w kosmosie i też jakby no to wszystkie filmy są świetnym takim no, zwierciadłem, w którym się może człowiek przyglądać, tylko że w tym wypadku bardziej myślę o tych obcych, uznałem, że będzie świetnie zrobić taki
taką paczkę z wszystkimi wizerunkami alienów, jakie człowiek w swojej prawdziwej historii wytworzył. To też jakby świetnie to oddaje różne ludzkie fobie na przestrzeni lat. No i to jest w tej chwili jakby stan archiwum, to są od komiksów, głównie przez filmy, po dzieła sztuki, różne wizerunki kosmitów. I okazuje się, że jest do zrobienia i poleci to prawdopodobnie za 2 lata wiosną na satelicie. Jeszcze nie mogę powiedzieć jakim, ale prawdopodobnie to się po prostu wydarzy i będzie wisić nad ziemią. Wiecie, no, tu jest wiele też aspektów, które mnie do teraz drażnią. Na przykład wiesz, no, koszt takiej misji to są ogromne pieniądze. Ja trochę w takim odruchu optymistycznym w ogóle się zgłosiłem o stypendium miasta Warszawy na to, które otrzymałem. I tylko się okazało, że nie jest to do wykonania w pół roku ani rok. To niestety jest po prostu i czas, i pieniądze. Na szczęście udało mi się uniknąć tych wielkich kosztów, bo to są, wiecie, koszty rzędu na 1 000 000 euro mniej więcej. Ja jestem o wiele, wiele mniej, żeby nie było, od miasta, ale na szczęście przy współpracy z odpowiednimi instytucjami prawdopodobnie to się uda wysłać, chociaż też już dzisiaj widzę z tym takie, dzisiaj w duchu takiej, wiesz, no, sztuki, która musi być odpowiedzialna i myśleć o ekologii i myśleć o planecie, jednak nie wyrzucamy pieniędzy na taki projekt. Mam z tym taki osobisty problem, ale jakby też uchwaliliśmy to, że to jest wszystko with a little help of my friends i te koszty są naprawdę małe i ta sonda ma charakter badawczy, więc ona jakby poleciała, a ja przy okazji się tam po prostu montuję z tym drive. To jest też mega śmieszne, gdzie te nazwy obcych się zmieniały wraz z ludzkimi fobiami na przestrzeni lat. I tu, lata 50. i 40. i też 30. to jest generalnie kosmica jak kobieta, która chce przyjechać i zmienić, prawda, porządek świata męskiego, wtedy bardzo białego. Później są różne, z czasem różne takie wszystkie cechy ludzkie, które po prostu nas mają straszyć i na logo też jest nowe i oczywiście tak dalej. To był jakby start całej misji, to było w kwietniu rok temu, była taka wielka konferencja na kampusie Google'a, wiecie, na prelegenci o kosmosie i w sztuce, o których mówił Stasiu Belbel, i w nauce, o których mówił profesor Bajtlik, i jeszcze techniczne historie, o których powiedział jeden z pan Marcin Pulik z Politechniki. Dlatego wątki kosmiczne kupiłem działkę na Księżycu. 20 baksów, także... Kobieta trzyma szary materiał z czarnym symbolem, otoczonym czarnym, cienkim okręgiem, na którym widnieje czarny napis Messenger 2. Pofałdowana, szara struktura z czarno-białym, okrągłym znacznikiem. Wiele osób myśli, że moje całe stypendium na tę działkę poszło. Także tutaj mówię, że nie. Jestem w ogóle dosyć blisko wzgórza, wiesz, Kopernika, także śmiesznie. 3 zdjęcia drewnianej konstrukcji. Pierwsze eksperymenty rzeźbiarskie to jest efekt takiej miany polsko-izraelskiej, który brałem udział jako student. I generalnie oczywiście jak to warsztaty, trzeba było coś na koniec, jakiś owoc z tego musiał wykluć. I to jest gra Wienge, zbudowana w ten sposób, że się kładzie trójkąty na trójkącie, więc od góry macie jakby gwiazdę Dawida na przemian, no i ta wieża. Przy najniższym ruchu jest taką bardzo chwiejną konstrukcją, i na nich jest jeszcze taki prosty szkic najpopularniejszych ścieżek diaspory, nie diaspory, z drugą stronę, migracji ludności żydowskiej do Izraela powojennej. Tam i z Europy, i ze Stanów, to jest taki prosty szkic. Dzień, ulica,
biały napis na jezdni, budynki o jasnych fasadach. Tak zwana inicjacja Rondo. Zostałem zaproszony rok temu na festiwal narracji w Gdańsku. W roku każda edycja się dzieje w innej dzielnicy Gdańska. Tam tradycja padła na dzielnicę Siedlce, której nie ma totalnie nic. W sensie to jest ciekawe, wiecie, no to jest dosłownie to graniczy z dworcem głównym w Gdańsku. W takiej dolince, która niestety jest teraz na sypialni po prostu gdańskie, wszystko przeszło transformację. I tą powojenną, i tą pokomunistyczną, i jest naprawdę tam. Na pierwszy rzut oka nie ma nic, ale się okazało się przy naszych pracach, bo tam to ja znalazłem taki album, opowiadał o starym życiu tej dzielnicy. Trafiłem nagle na taki piękny budynek, którym jest wtedy Fresh Market, jak był Google Car, ale teraz tam jest Żabka. Zacząłem badać temat i się okazuje, że to był legendarny w Trójmieście klub nocny Rondo. Miejsce legenda, ale i mi się, słuchajcie, udało znaleźć byłych właścicieli tego lokalu, jeszcze no, stare zdjęcie z wnętrza. I postanowiłem, że odtworzę klub Rondo. I nie udało się tego zrobić w Żabce, ale na tym parkingu przed tutaj. Mało tego, znalazłem czterech DJ-ów, którzy grali w Rondzie w latach 90. To jest pan Jarek Tito, który jest tym samym panem Tito z tym wąsem, tylko że po 30 latach prawie. Czarno-białe zdjęcie. Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przy konsoli z płytami. Ciemny napis Rondo. Kolorowe zdjęcie. Dominują odcienie koloru niebieskiego oraz czerwonego. Mężczyzna ubrany w czarną koszulę stoi przy konsoli. Błyszczący metalicznie napis Rondo. Grali tam, wiecie, całe 80., 90. imprezy i oddałem tą DJ-kę ze zdjęć przed budynkiem i zrobiliśmy imprezę. Udało się osiągnąć obsługę tego wszystkiego. Szklankowe, barmanów, szatniarzy, DJ-i. Nostalgiczny klimat był tak cudowny. Tam, no, też fakt, że oni grali totalnie rzeczy, które grali wówczas. Zrobiliśmy i na studiach, i też robię we własnej praktyce, że jako artysta wchodzisz w jakiś taki no ludzki krąg, to nazwijmy. I ważnym jest, żeby nie zrobić tych ludzi takiego safari. To jest mega wrażliwy w ogóle grunt i mega cienka linia, żeby po prostu nie być tym takim mądralińskim, który przyjeżdża skądś i używa kogoś do czegoś, tylko żeby właśnie wejść w takim tryb, że się dzielimy czymś, robimy coś razem i to jest, i wtedy jak rzeczywiście uda wam trafić w ten właśnie sweet spot, jeżeli chodzi o tym, to się dzieje rzeczy super, właśnie jak w tym wypadku, gdzie pan Jarek, czy pan JT, to w ogóle spojrzał na moją budkę i tam miał jakieś tam trzy lampki, głośniki i on powiedział, że po prostu, że jak tak można. Ja mówię, może przekroczyłem budżet już o ileś tam. I on mówi, dobra, to przyjechał po sam 3 godziny przed swoim graniem, jakieś lampki przyniósł ogromne, wiesz. Lasery, konsoletę do światła, coś tam, po prostu dzwonić do ziomku, że przecież Rondo i nagle wiesz, jakiś taki zrobił klimat. I oczywiście stara szkoła konferencjerki, że tam było, proszę Państwa, teraz tam tego nowego. Pamiętam, że jakiś taki, pierw grał pan Janek chyba, który miał ksywę pan Rząd DJ-ska i tam leciał pod tytułem, wiecie, a teraz taki fajny zespół szkoda, że totalista z w głowę, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, coś tam. A to było ogłaszane? W sensie tam było Rondo? Tak, nie, w sensie, wiesz, to w ogóle jest długa historia, bo ja, wiesz, tam wchodziłem za tematem długo. Pierwszy trafiłem, słuchajcie, na dancing, co było mega dziwnym, że tam działa co niedzielę o 5 i sobotę i niedzielę dancing, gdzie jest średnia 80+. Przychodzą panowie garniaki, panie garson, łódeczka pod stołem, jest zespół i oni totalnie pełna sala i chcę coś z nimi, ale tak, żeby znaleźć piosenkę o Rondo, coś tam, ale to było już nie ich czasy, a to było o tyle rozgłaszane, że ten festiwal narracji ma się tą klasę w Gdańsku i jakby, znaczy nawet tak wprost chyba nie, że jakieś były plakaty, że Rondo znowu działa, po prostu jakoś tak było, że sąsiedzi, tak, że sąsiedzi widząc okiem po prostu widzieli, wiesz, że dzieje, że to tam było Rondo i wszystkim to mówię, dokumentacja jest mega istotna i często po prostu wiele rzeczy umyka i trzeba robić szybko dokumentację i opuszczać się, a to już powinno być dawno wisieć gdzieś tam i być. Wyszło genialnie. Noc. Tłum ludzi ubranych w kurtki. W tle konstrukcja, do której przymocowane są 2 lampy. Niebieska i czerwona. Wiesz, ten skromnie, klimat był po prostu cudowny, tylko wam puszczę
zakończenie wieczoru, mimo że właśnie już była 10, więc już tam cię nocna, ale ludzie chcieli strasznie się mówić dalej. Ale ja będę stwierdził, że nie, że trzeba kończyć, bo jak wam się też wymknie akcja spod kontroli, to nagle ten cały urok znika, wiesz, no nagle są jakieś awantury. Tam też oczywiście był alkohol w tym wszystkim, bo to jednak imprezka, zima, to był chyba październik późny, czy taki no, listopad. Po prostu już było tak na granicy, że było świetnie, ale trzeba też wiedzieć, kiedy po prostu zrobić, powiedzieć stop. I to było na koniec pan Jarek, pan Tito w takim swoim stylu. Dobry moment, zarobek w imieniu własnym kolegów. Dziękujemy za ramię, spędzone papi. Dziękujemy za ramię. Świetny, więc to był genialny koniec tej historii, bo się okazuje, że ostatniego dnia byli właściciele, ci barmani się tam zebrali wszyscy, panie, prawda, szklankowe, szatniarki, barmanki. Kończymy imprezę i jest nagle pytanie od tego festiwalu, co my robimy z tym meblem, bo to będzie wielki kawał budy. Ja nie mam jak tego wsadzić w pociąg i przywieźć, oni tego nie mają gdzie trzymać. I nagle zagaduję do właśnie takich pań, które wiedziałem, że coś mają wspólnego z rondo, tam, czy one mają jakiś pomysł. A one w ogóle, panie, mój mąż, więc w pamięci to tam całe życie przepracował prawie. Ja sama to tam byłam, robiłam na kuchni coś tam. Przecież my to z tego rondo, cała klatka mieszka tutaj za rogiem w bloku. Pan co? Pan nam to przywiezie na nasze podwórko. Będziemy miały pan na grilla lat. Ale ja ci, a gdzie to tam nie ma miejsca? Gdzieś parking, a ona mówi, ja mam miejsce parkingowe, a nie mam samochodu. No to będzie z tobą. Tak? I po prostu, no i wiesz, rzeczywiście stoi do dzisiaj tam, wiesz, to rondo dosłownie 100 metrów dalej na jednym z podwórek. Mega fajna przygoda. Przestronne, wysokie pomieszczenie. Jasne ściany, zbudowane w górnej części z okien, o ciemnych, wąskich ramach. Na szkle ogromny, biały napis. To jest taka malutka praca, takie trochę mieliśmy artystowskie komando, bo okazuje się, że możemy robić wystawę w mega fajnej przestrzeni w Brnie, w Czechach, tylko że za miesiąc, czas start. I to było zimą. I fajnie, bo taka ekipa z mojego roku, wiem, że to jest jakby, jak teraz grają osoby z paroma ziomkami, to jest rzadkość, ale jakby fajny dobór ludzki, że się trzymamy bardzo blisko z ludźmi z roku i to jest jakby tak gdzieś tam przedostępny, to był pomysł na pierwszą wystawę od właśnie dnia dyplomów wspólną. Cała sala była przez nas zajęta, ja wiem, jak to był tuż przed świętami, czy takim czasem, który się kojarzy przynajmniej reklamiarsko ze śniegiem i z wojneczką i biało na horyzoncie. Oczywiście, jak wiemy, śniegu nie ma już od 200 lat w ogóle w miastach żadnych, nigdzie. A przynajmniej taką zimą, typu święta, nowy rok, więc zrobiłem taki wielki graffiti z tym śniegiem w puszce. Nic widz, czyli nic więcej. Czarne tło. Białe, nieregularne punkty, poruszające się płynnie. Wolno poruszająca się srebrna rakieta. Pandemia, oczywiście wszyscy siedzą w domach i mnie pamiętam, że drażniło, że nagle wszyscy się wzięli za roboty, to jest jakiś taki zrobił konkurs kreatywny, kto lepiej zrobi coś o pandemii. No wiecie, że się piecze chleb i tak dalej. No i wszystko w kwietniu miałem taki wielki w ogóle nie, żeby coś robić o pandemii. Miałem czas, że bardzo dobrze jest robić nic. I to jest bardzo, bardzo ważny czas w życiu, że po prostu nie ma tego pędu, że po prostu trzeba zawsze mieć odpowiedź na wszystko. Można naprawdę sobie dać spokój i nic na siłę, to jest po prostu naprawdę moim rezydencję na Instagramie podczas pandemii, się nazywał Self-House Residency. Ja zrobiłem przez 3 dni 6 odcinków serialu. Rok 2089. Kosmos. Oto statek transportowy UA-2137 należący do polskiej marynarki kosmicznej. Wykonuje właśnie honorową misję zleconą osobiście przez prezydenta 8 Rzeczypospolitej. Kompozycja składająca się z kwadratów i prostokątów o szarym obramowaniu, wypełnionych różnego rozmiaru grafikami i wizerunkami. Wśród nich mężczyzna w okularach na ciemnym tle. Ta sytuacja dramatyczna w polskiej historii, jest ich wiele, ale a propos pierwszego Polaka w kosmosie, mianowicie do ostatnich chwil było dwóch bardzo poważnych
kandydatów. Mirosław Tomaszewski i Zenon chyba Kowalski. Do tego stopnia nie było wiadomo, kto będzie pierwszy, że Poczta Polska wydegowała dwie partie znaczków, co jest, że również Polakiem w kosmosie. Domowe sci-fi na potęgę. I taka zasada, że jak lubisz sci-fi, to jak jest ciemno i nieostrość, to robi efekt. Nieukrywany klimat DIY, sztuka wobec katastrofy klimatycznej, generalnie Ziemia. Ja w moich tam znowu tropach i poszukiwaniach znalazłem sobie taką ukrytą ziemiankę. To jest taki piękny pałac, to jest taki wielki ogród wokół pałacyku, gdzie jest ten park rzeźb, to są te... Białe tło. Zdjęcie. Czarne tło. Prostokątny otwór. W pomieszczeniu sprzęt muzyczny. Dominują odcienie czerwieni. Zdjęcie. Dzień. Osłonięte roślinnością wejście. I nagle przy tym pałacyku widzę taki gąszcz i tam odkryłem taką, wiecie, taką ziemiankę opuszczoną, w której zainstalowałem sytuację odwiertu w ziemi i napisałem, powiedzmy, utwór na wnętrze ziemi. Fizykom udało się w końcu odpowiedzieć na eksperyment teoretyczny, który sobie jakby zadali. Mianowicie pytanie było, ile spadałby człowiek, gdyby wydrążyć tunel przez całą Ziemię. No i odpowiedź jest 42 minuty i 12 sekund, dosyć szybko. Wziąłem bardzo ładne nagranie haki tego tańca na Maurysów z Nowej Zelandii i rozciągnąłem go właśnie tego czasu 42 minuty i 12 sekund, i co mi dało taki cudownie abstrakcyjny sound. No i co, i w sumie tyle. Bardzo dziękuję wam za przybycie. Białe tło, czarny napis. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Logo. Zakochaj się w Warszawie, w Śródmieściu. Białe tło. Logo Fundacji Atelier. Audiodeskrypcja Joanna Dominiak.